Najpierw sprawdźmy, ile będzie liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach, gdy do dyspozycji mamy te cyfry. Czyli tak, na początek możemy wybrać każdą z tych cyfr, które mamy tutaj. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli jeżeli to będzie cyfra dziesiątek, tu podpiszemy cyfrem jedności, no to wiemy, że cyfrę dziesiątek możemy wybrać na 2, jeszcze sprawdźmy, 4, 6, tak, na 8 sposobów. Natomiast jeżeli tutaj wybierzemy już cyfrę dziesiątek, no to wiemy, że na przykład niech to będzie piątka, to już ta piątka w cyfrze jedności się nie pojawi. Czyli tak naprawdę mamy o jeden mniej wybór, czyli tutaj cyfrę jedności możemy obsadzić na 7 możliwości. 8 razy 7 to będzie 56. Teraz tutaj mamy utworzyć liczbę trzycyfrową. Też się cyfry nie mogą powtarzać. Czyli to pierwsze miejsce no możemy obsadzić dowolnie. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5 możliwości. No ale jeżeli tu na przykład pojawi się siódemka, no to tutaj na tych dalszych miejscach siódemki już nie może być. Czyli nam pozostały 1, 2, 3, 4 możliwości. Jeżeli tu byśmy na przykład jedną z tych kolejnych cyfr wstawili, niech to będzie przykładowo dziewiątka, to tu już nam pozostaną tylko trzy możliwości. Czy mamy 20 razy 3, czyli 60 takich liczb, no to oczywiście widać, że tych cyfr będzie więcej, no bo 56 to liczba mniejsza od 60, czyli mam podać, których jest więcej, no oczywiście więcej będzie trzycyfrowych.